Makartyzm. Kilka o to pytaliście, co sądzę o makartyzmie. No więc tak, no senator McCarthy, on nie był oczywiście jedynym, który robił te słynne śledztwa i wtedy o tym, jak Ameryka żyła właśnie w atmosferze strachu, że NKWD ich szpieguje i tak dalej, i tak dalej. No i większość ludzi, które były poddane śledztwu, zostały uniewinnione i tak dalej. Tam mało kogo tak naprawdę znaleziono. Ale także, znaczy, tak, no, powiązania z partią komunistyczną, głównie amerykańską, i innymi takimi mocnymi lewicowcami wykazano chyba 300 osobom. I jakieś kilkadziesiąt z nich zostały zwolnione z pracy w Departamencie Stanu i tak dalej. Później tam troszkę więcej zaczęto się przyglądać także dziennikarzom, trochę zaczęto się przyglądać artystom i tak dalej. I potem właśnie tutaj telewizja lewicowa CBS nadała taką audycję dziennikarza Edwarda Murrowa, który zmontował, wypowiedział się przeciwko McCarthy'emu i wypowiedział się przeciwko McCarthy'emu i zmontował jego wystąpienia w taką całość, żeby wyglądało to jakoś tak niespecjalnie fajnie dla McCarthy'ego, także manipulował strasznie. No i później McCarthy'ego jednak nie załatwił Murrow, ale ani opinia publiczna, ani dziennikarze. Oni się mieli pełne gacie, oczywiście ze względu na to, że on mógł rzeczywiście udowodnić dużej ilości ludzi, właśnie artystów, dziennikarzy, powiązania z agresywną lewicą. No i ale zresztą po latach Venona Project, jak ujawniono, to się okazało, za czasów Reagana bodajże, się okazało, że w wielu przypadkach oskarżenia McCarthy'ego, rzucane niby na chybił trafił, tak naprawdę często były słuszne. I teraz złośliwi mówią, że tak rzucał, że musiał w kogoś trafić, bo tyle ich rzucał, ale to nieprawda. Natomiast to, co go załatwiło, to nie lewica, bo ona nie mogła mu nic zrobić, dlatego że on no miał za sobą jakby władzę, tylko pokłócił się z wywiadowcami, pokłócił się z CIA, pokłócił się z przedstawicielami rządu, no i tutaj już stracił to ich wsparcie. Także generalnie zawsze jest jakiś taki problem, że elitki to zawsze chcą, żeby je traktować z wielkim szacunkiem przez rękawiczki. Ja uważam, że takie przesłuchanie, czy nie jesteś komuchem, dobrze zrobiło niektórym artystom, tyle powiem. I może się zastanowili nad sobą niektórzy. A jak mówię, w wielu przypadkach te oskarżenia były słuszne. Także dla mnie McCarthy jest postacią taką trochę jak ze sztuki, to znaczy taką troszkę tragiczną, bo owszem, człowiek trochę pogubiony, troszkę może i jakaś tam mania prześladowcza, tak, ale z drugiej strony, no dobrze, ktoś w ogóle coś tam w tej sprawie zrobił, bo się potem okazało, że było takich trochę postaci, i to nawet bardzo blisko prezydenta Roosevelta, prezydenta Trumana i tak dalej. Także, no właśnie.